Siemanko, witam wszystkich w kolejnym Vlogmasie. Dziś numer 21, czyli 21 odcinek Vlogmas. Nie wiem, czy widzieliście poprzedniego Vlogmasa, ale jak widzieliście, dziś nagrywamy już nowym sprzętem, który zakupiliśmy wczoraj. Ja zostałem wydelegowany dzisiaj na poszukiwanie specjalnej rzeczy, to znaczy specjalnej. Będzie to domek z piernika do samodzielnego składania, gdyż zostaliśmy otagowani przez stylizację DJ'ego do wzięcia udziału w challenge'u, który polega na złożeniu domku z piernika i kto zrobi to najlepiej, najładniej, ten wygrywa, więc nie wiem, czy nam się uda coś znaleźć, ale jadę w poszukiwaniu właśnie takich domków z piernika. Agi została w domu, przygotowuje tam obiadek, ja jeszcze muszę wstąpić po kilka rzeczy, kupić do obiadu i dzionek powoli leci. Agi na pewno się przywita z wami, jak już będzie w domu, no a ja wyruszam w poszukiwania, także jedziemy. I słuchajcie, niestety lipa. Zrobiłem zakupy, pojeździłem trochę po sklepach, poszukałem tych domków, ale nigdzie nie mogę tego spotkać. Byłem nawet w Ikei i w tej chwili są wyprzedane te domki. Nie wiem, wszyscy kupują domki z piernika, będą wszyscy kleić czy coś. Pani też nie była w stanie odpowiedzieć, kiedy będą mieli nową dostawę, czy będą dostępne. Także może jeszcze jutro gdzieś, jak będziemy na sklepach, to może popatrzymy, ale w tej chwili niestety nic z tego nie będzie. Także no przykro mi. No ale zobaczymy, nie wiem, powiem Agi. Może ona będzie miała jakiś pomysł, gdzie coś takiego można kupić. Chyba nie będziemy piekli specjalnie. Dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym vlogu. Powiem wam, że nagrywam tym aparatem po raz pierwszy. Operator już miał okazję, bo wziął ze sobą, jak pojechał w poszukiwaniu domków z piernika. Ale niestety, przykro nam bardzo łobuzy. Dziękujemy wam serdecznie za pamięć, za otagowanie. Ale niestety nie mamy domku z piernika, nawet jednej sztuki, żebyśmy się jakoś podzielili. Szukałam też wczoraj w Marks & Spencer, też nie było, także obuzy, obiecujemy wam, że nagramy ten challenge w przyszłym roku. W przyszłym roku, jak będą domki, to nagramy ten challenge. W tym roku niestety, no, już w tym okresie... Pytałem pani w Ikei, ale pani powiedziała, że no zeszły, a kiedy będą mieli dostawę, ona nie wie. No, czy będą w następnej. Czy w ogóle będą? Czy będą w następnej? To już teraz bliżej święta, także przykro nam łobuzy. W przyszłym roku nadrobimy i z operatorem nagramy ten challenge, że ja osobiście dopilnuję, żeby na początku grudnia albo pod koniec listopada pojechać i kupić domki z piernika w Ikea, bo wiem, że były, bo ja je widziałam osobiście końcówką listopada albo początkiem grudnia, ale dobra. Przywitałam się, jak widzicie, jestem bez makijażu, po prostu totalny luz, z dresika, z bluzie mojej ulubionej i sprzątam. Nie będzie dzisiaj makijażu, nie będę się malować, zresztą mam nawet olejek na końcówkach, ponieważ siedzę w domu, to bez sensu zapychać sobie cerę jakąkolwiek kolorówką, ponieważ tak naprawdę dzisiaj dzień będzie bardzo, bardzo aktywny. Po pierwsze muszę dokończyć porządki, muszę wysprzątać dwie łazienki. Mam nadzieję, że operator mi pomoże i wymyje płytki, bo jemu to pójdzie sprawniej niż mi, bo że patrzę, jak podgląd nie powinnam, a to dlatego, że jestem nieprzyzwyczajona do tego aparatu jeszcze. Muszę gotować obiad. Zaraz wam pokażę, co będzie dzisiaj na obiadek. Operator zaraz będzie mielił bułkę tartą. Także dzisiaj jest ostatni dzień i takie generalne porządki chcę zamknąć, bo reszta mieszkania jest wysprzątana. Oczywiście przed świętami wiadomo, trzeba będzie odkurzyć, pościerać kurze, bo to jest normalne, ale chcę już porządki takie generalne zamknąć. Najbardziej mi zależy po prostu, żeby wysprzątać łazienki i już jesteśmy do przodu. Tak, o to mi chodziło. Co jeszcze chciałam wam pokazać? Aha, chciałam wam pokazać, jaką niespodziankę dostałam od operatora. Słuchajcie, coraz większe pustki w Lidlu, jeżeli chodzi o truskawki. Ostatnie truskawki w białej czekoladzie operator dorwał. Chyba, że dorzucam jeszcze, ale... gdzie to? Gdzie byłeś? W Lidlu, którym? Na Malahydro. Ostatnią paczkę dorwał, także są mega smaczne. Poza tym jedna z was napisała, że są takie wydmące, także spróbujcie, bo naprawdę są pycha. I już dostałam prezent do operatora. Słuchajcie, mamy już przerwę. O, powiem, pokazałam. Mamy już przerwę, do pracy wracamy 7 stycznia. To żeby mój poziom cukru nie spadł,
No to proszę, dostałam ptasie mleczko od operatora. Moje ulubione waniliowe, tak, waniliowe. A też bardzo dobre się mleczko ma Biedra. Tak. Bo mój tato nam albo w paczkach wysyła, albo przywozi, albo mama wysyła, także ptasie mleczko do kawy, na pewno dzisiaj kawę wypijemy i otworzę. Dobra, fajnie się nagrywa nowy materiał, to widzę w ogóle zupełnie inna jakość. Potem tylko zrzucimy materiał na komputer, a ja będę tylko tak: Jezu, patrz, tu zmarchę widać, tu sypa widać, tu coś nie tak. Na razie nagrywamy i testujemy w 30 klatkach na sekundę, także to jest podobna przepustowość wideo, jak mieliśmy w tym Soniaku, ale kusi nas troszkę nagrać w 60 klatkach na sekundę. Znaczy, i zobaczymy, nie kusi, bo... zobaczymy, jaka będzie jakość, czy będzie jakaś różnica i zobaczymy. Może ten vlog będzie w 30 klatkach, a przyszły będzie w 60. Ale także... to wszystko oddaję operatorowi, bo on to ogarniał wczoraj, on tu wszystkie ustawienia sprawdzał, ja tak naprawdę... Także umie tylko włączyć, wyłączyć i włączyć nagrywanie i skasować. Będziemy testować, a wy będziecie jury i będziecie oceniać, czy chcecie w 30 klatkach na sekundę, czy w 60. Także dzisiejszy vlog jest w 30 klatkach, a jutrzejszy będzie w 60. A tak w ogóle to rzucamy się w wir pracy, odpalcie vloga, jak macie coś robić, to róbcie z nami. Ja będę robić swoje, a wy róbcie swoje. Ja właśnie wybrałam swoje agi i chciałam wam powiedzieć kilka słów o tym, jak ja o nie dbam, ponieważ jak pokazałam wam pod koniec listopada, że właśnie wybrałam, czekam na operatora, bo wtedy byłam chora, nie chciałam nawet otwierać balkonu i wynosić ich na pole, dostałam od was pytania, jak ja o nie dbam, jak wygląda pielęgnacja, czy je piorę w paralce, czy piorę je ręcznie, i z racji tego, że dzisiaj tą czynność robię po raz kolejny, więc stwierdziłam, że wam pokrótce opowiem. Nie wiem, czy to widzicie, ale wydaje mi się, że tak, bo ja tutaj w podglądzie widzę, te buty są właśnie wyprane. Ja zawsze, jak wypiorę te buty, uzupełniam środek tutaj kartkami papieru, zaraz wam pokażę, ale nie piorę ich w pralce, jeszcze nigdy nie prałam ich w pralce, mam te brązowe agi i mam jeszcze różowe emu i za każdym razem, jak je piorę, używam tego zestawu. Ten zestaw kupiłam wraz z butami, te buty mają... W styczniu będą mieć 3 lata, tak mi się wydaje, że one będą mieć już 3 lata, także możecie zauważyć, że ten zestaw jest bardzo wydajny, ponieważ ja go używam za każdym razem, jak piorę agi. Ten zestaw kosztował w północnej Irlandii, bo ja te buty kupiłam w północnej Irlandii, 25 funtów, czyli jeżeli ja je piorę raz w miesiącu, bo tak mniej więcej je piorę, czasami na dwa, no w okresie letnim piorę je rzadziej, bo rzadko w nich chodzę, chociaż bywają takie dni w Irlandii, że ja pmykam w tych butach, bo jest chłodno. Także tutaj w zestawie mamy szampon, ja już tu mam dosłownie końcówkę, dlatego będę musiała kupić kolejny zestaw. Ten szampon dolewamy do wody, ja zawsze sobie nalewam wodę do wanny, dodaję kilka kropel tego szamponu i przy pomocy tej szczotki, która również jest w zestawie, ja akurat tą tutaj stroną, myję agi, po prostu tą szczotkę namaczam w tej wodzie z tym szamponem i przecieram te buty. I bardzo ładnie ona czyści buty z kurzu, z brudów. Od razu widać, że schodzi taki kurz, brud, taka brązowa woda się robi. Kolejny krok to jest protektor. Za każdym razem, jak ja już mam je gotowe do wyniesienia na balkon, chyba że schną w domu, bo jest po prostu mokro, to wtedy psikuję te buty protektorem. I kolejny, ostatni, to jest taki odświeżacz. Ja nigdy tych butów nie prałam w pralce, to wam już mówiłam, i za każdym razem odświeżam właśnie tym sprayem, po prostu wkładam go do środka i psikam. I uwierzcie mi na słowo, że ja przed chwilą te buty wąchałam i one w środku naprawdę pachną jeszcze skórą, mimo tego, że mam już je 3 lata. Także zresztą moja noga nie ma jakichś problemów z poceniem się i tak dalej. Także no, nie piorę w pralce i te buty tego nie wymagają, przynajmniej moje. Jak możecie zauważyć, tutaj jest takie zgięcie. Jeżeli ja tych butów nie wypcham teraz papierem, to one się zdeformują. Tutaj po prostu wszystko się zapadnie do środka. I uwierzcie mi, że to tak zostanie, bo ja już raz tak zrobiłam, nie wypychałam ich i one po prostu wyglądały okropnie na nodze. Także ja biorę kartki papieru w postaci takich kulek. Możecie zauważyć, przewrócę buta może, żeby było widać, i wpycham tutaj do środka, aż po same palce, tak 5-6 kartek. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda, jak już będzie but gotowy. Ja wiem, że wiele osób uważa, że te buty są okropne, brzydkie, paskudne i tak dalej, ale uwierzcie mi, że to są moje ulubione buty. Emu również bardzo lubię, tylko po prostu są niepraktyczne, bo są w kolorze różowym. To jest taki kolor różowy, jasny. Także je za każdym razem, jak ubiorę, to za chwilę nadają się do prania. Zobaczcie, tak wygląda już przygotowany but. Tutaj są włożone kartki papieru i tak mniej więcej do wysokości kostki również mam włożone kartki papieru. I jak one wyschną, ja wyciągam te kartki i naprawdę but wygląda bardzo ładnie, bo nie traci swojego kształtu. Także to jest mój sposób, jak ja
dbałam o swoje Agi i Emu, bo tak samo tą samą czynność powtarzam z Emu. Nie wiem, jeżeli Wam pomogłam, to bardzo się cieszę i przede wszystkim polecam Wam ten zestaw, który tutaj mam do oczyszczenia, bo tak jak mówię, moje buty mają już 3 lata w styczniu i ten zestaw również ma 3 lata, bo to wszystko zostało zakupione razem, zestaw plus buty, także moim zdaniem sprawdza się rewelacyjnie. Sprzęcier przygotowany, warzywa obrane, mam tu pietruszkę, marchewkę i ziemniaki i dziś na pierwsze danie będzie ulubiona zupa Dominika, czyli zupa ziemniaczana. Także zabieram się za krojenie, bo już za 23, zanim przygotuję, zanim się ugotuję, no to będzie dość późno, więc muszę się sprężać, także zupa ziemniaczana in progress. Słuchajcie, wczoraj miał być ufoludek nasz na obiad, ale że byliśmy w mieście i długo nam zeszło jeszcze w lunchu, to dzisiaj serwujemy ufoludka, a na pierwsze danie mamy zupkę ziemniaczaną, moją ulubioną, jedną z moich ulubionych. Kalafior już jest ugotowany, jak widzicie, jeszcze paruje, jest w całości, nie kroiłam go na różyczki, nawet nie wiem, czy powinnam. Pachnie jak kalafior, także jestem ciekawa, czy w smaku będzie taki sam, ale z tego, co pisałyście, to niczym się nie różni, także polewam bułeczką tartą i smacznego! Hello, kochanie. Co się tu dzieje? Kochanie, widać sobie w tym aparacie? Nie, nie widać, bo jest ciemno. Pisaliśmy dzisiaj z Karoliną, jak tam przygotowania do świąt, w ogóle jak samopoczucie i słuchajcie, powiedzieliśmy Karolinie, że zmieniliśmy aparat, że kupiliśmy ten nowy, ten właśnie, co polecali nam Darek z Karoliną i Karol mówi, Aga, tylko uważaj, jak się będzie z bliska nagrywać, to sypy, widać, widać, dajcie znać, czy widać, bo mówię Dominika, że następnym razem, jak będę bez makijażu, to wezmę korektor i takie plamki sobie zrobię na twarzy. A tymczasem operatorskie koszule się prasują. Oj tam kochanie, tam jedna koszula w tom czy w tom. Czwarta. O, kolejna moja koszula. A masz jeszcze trzy? Słuchaj, muszę być reprezentatywny w pracy. Nie chodzisz do pracy teraz. To znaczy już nie, no dlatego prasujesz, no ale wiesz, na święta. Ale... Do 7 stycznia luz! Ale nie, przepraszam, ale w święta też w koszulach będę chodził. O Boże. No. Także tak wieczorek Agi spędza przy żelazku. Jest postęp, słuchajcie, tutaj przepiśnik, tutaj mój stary zeszyt, słuchajcie, ten zeszyt ma, nie wiem, 17 lat. Ja go przepisywałam, jeszcze chodziłam do szkoły średniej. Tutaj naprawdę no, należałoby się przepisanie go, ale po prostu no, jest taką pamiątką dla mnie, bo przepisywałam go jako młoda dziewczyna. Kartki powyrywane, już jest bardzo cienki, no ale nieważne. W każdym razie mamy już ogarnięte rzeczy, jakie będziemy przygotowywać. Barszcz czerwony z uszkami, pierogi ruskie z kapustą i grzybami, ale tego nie pisałam, bo już mi się nie chciało. Kapusta z fasolą i grzybami, gołąbki z pieczarkami, sos pieczarkowy, fasola z masłem, ryba, o właśnie, no. Kochanie, ryby nie ma, sos tatarski, placek chałwowy, piernik. Tutaj mamy produkty, które musimy kupić, bo nie wszystko jeszcze mamy, ale u mnie taka lista to jest podstawa, bo ostatnio pojechałam do polskiej hurtowni, to kupiłam papier do pieczenia, już Wam wspominam, okazało się teraz, że kupiłam kasię, która jest mi niepotrzebna. Oczywiście sobie ją mogę zamrozić, ale ja wolę taką listę mieć, żeby mieć pewność, że wszystko kupię. Także jeszcze rybkę tylko muszę dopisać i w sumie ziemniaki. Chyba wszystko. No oczywiście tutaj brakuje napojów, brakuje wędliny, brakuje chleba, no ale to jest takie oczywiste. Ja chciałam się teraz skupić właśnie na wszystkich potrawach wigilijnych, na sałatce i na plackach, tak. Także wszystko jest ogarnięte, słuchajcie, jest progres, można się przygotowywać do świąt. Także ja już się będę z Wami żegnać, jeszcze będę malować paznokcie, bo muszę je ogarnąć w końcu, bo zmyłam jak skończyłam sprzątać łazienkę, oczywiście skończyliśmy, są dwie łazienki wysprzątane, hurra! Brawa dla operatora, bo wymył płytki, ale ja też jeszcze sprzątałam, wiadomo, wannę, umywalkę i te paznokcie, ten lakier mi się strasznie starł, także będę jeszcze malować, bo jutro jak mamy jechać na już takie ostateczne zakupy z samego rana do centrum, no to muszę mieć pomalowane paznokcie. Dobra. No mam taką nadzieję. Także żegnam się z Wami i widzimy się jutro. Ale fajnie, jak to fajnie brzmi, widzimy się jutro. Jezu, to już będzie taki okres gorący, pieczenie, gotowanie i święto za kilka dni. Także dobranoc, pa! Bye.